Szeroka to chyba najbardziej oblegana ulica w Toruniu. Pewnie bywaliście tutaj wielokrotnie, ale czy kojarzycie to miejsce? W takich klatkach przetrzymywano i głodzono więźniów, ale istnieje też legenda o toruńskim łotrze, który tuż przed egzekucją, gdy miał zostać powieszony, zobaczył na horyzoncie wojska szwedzkie, ostrzegł mieszczan i uratował Toruń. Wyłaź, łazęga! Uciekaj mi stąd! W nagrodę za ten czyn zwrócono mu wolność, a ze względu na to, przed kim uratował Torunian, przezwano go Szwedkiem. Jak widzicie, w Domu Legend Toruńskich można niesamowicie poczuć historie, które się tutaj opowiada, a animatorzy zadbają o to, by było to niezapomniane wrażenie. Wieża ratuszowa to najpopularniejszy punkt widokowy w Toruniu. Można stąd zobaczyć całe miasto z lotu ptaka. Zresztą przyjdźcie i przekonajcie się sami. Znajdujemy się na dziedzińcu ratusza staromiejskiego, gdzie doszło do spotkania między królem Polski Zygmuntem I Starym, a mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem, podczas którego król wypowiedział zakonowi wojnę. Piotrek Koźlak, bo to w nim obecnie się znajdujemy, pochodzi z Kujaw, a dokładnie z Wojtówki. Wybudowano go w 1896 roku i służył trzem pokoleniom młynarzy z rodu salamońskich. W parku etnograficznym znajdziecie wiele ciekawych obiektów sprowadzonych z całej Polski. Skansen w Toruniu jako jedyny w całej Europie znajduje się w samym sercu miasta, co sprawia, że jest dostępny na wyciągnięcie ręki. Na pewno nieraz zdarzyło się wam chodzić z głową w chmurach, ale w Toruniu była osoba, która patrzyła ponad nie. To właśnie w tym miejscu Mikołaj Kopernik spędził pierwsze lata swojego życia. Mówi się, że naukę pobierał w szkole parafialnej przy kościele świętych Janów, nieopodal stąd. Roku pańskiego 1522 dnia września. To fragment łacińskiej inskrypcji wyrytej pod samą kopułą dzwonu Tuba Dei. Znajdujemy się w kościele świętych Janów, nieopodal szkoły, do której uczęszczał Kopernik. A miniaturę dzwonu możecie zobaczyć również w Domu Legend Toruńskich. Znajdujemy się w Domu Eskenów. Nazwa bierze się od rodziny, której członkowie nie byli pierwszymi mieszkańcami tego miejsca, a przybyli tutaj dopiero dwa wieki po wybudowaniu. Dziś mieści się tu Muzeum Historii Torunia, dzięki któremu możecie nie tylko poznać historię mieszkańców sprzed wieków, ale także przeżyć historię na nowo. Toruń od zarania dziejów był miastem ufortyfikowanym. W średniowieczu bronił go Zamek Krzyżacki, a w nowożytności potężna twierdza Toruń, której częścią jest zresztą Fort I. Co znajdziemy tutaj unikatowego? Przede wszystkim wieże Chabic oraz liczne sale, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczymy je? Oczywiście.